Dziękujemy. W sobotni wieczór witamy Państwa z hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i zapraszamy na spotkanie 17. kolejki w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet gospodynie. Grupa Azoty PWSZ Tarnów podejmuje dzisiaj ekipę gości Enei Energetyka Poznań. A my przedstawmy szerokie kadry obydwu drużyn na ten mecz. Na początek gospodarze z numerem pierwszym Maja Grodzka, z dwójką zagra Magdalena Szabu, z trójką Aleksandra Kaczyńska, cztery to Adrianna Lewandowska, z numerem piątym Magdalena Pytel, z szóstką Paulina Głaz, siódemka to Sabina Podlasek, z numerem ósmym wystąpi Izabela Matyszczak, z dziewiątką Maja Bodzenta, z dziesiątką Aleksandra Stachowicz, z numerem dwunastym zagra Adrianna Sobczak, 13 Paulina Filipowicz, 14 Karolina Świderska i numer 15 Dominika Minicz. Trenerem gospodyń jest Michał Betleja. A teraz czas na zespół gości Energetyka Poznań. Z numerem pierwszym zagra Natalia Bogdanowicz, z dwójką Aleksandra Gancarz, z trójką Klaudia Felak, z czwórką Iwona Zuzel, z szóstką libero Karolina Bogdanowicz, numer 7 to Barbara Cembrzyńska, z ósemką zagra kapitan Aleksandra Pasznik, z dziewiątką Klaudia Świstek, z dziesiątką Beata Pawlicka, z numerem 11 Emilia Oktawa, z piętnastką Agnieszka Wołoszyn i numer 17 to Klaudia Gajewska. A rozpoczynamy od serwisu tarnowskiej drużyny, a konkretnie Aleksandry Stachowicz. Już pierwszy punkt na koncie poznanianek. Emilia Oktawa atakuje przez środek i w ten oto sposób finalizuje akcję. Nie była w stanie zatrzymać jej środkowa tarnowskiej drużyny. Utrudnić życie tarnowianką. 24-21, cały czas piłka setowa dla gospodyni. No, ale mają teraz szansę na to, żeby zakończyć tę akcję. To się jeszcze nie udało. Odpowiada zespół Energetyka. Zatrzymana jednak Pawlicka. Szansa dla tarnowianek. I to jest punkt gospodyni. 25 na ich koncie. 21 po stronie Energetyka Poznań. Wygrana w pierwszej partii zakończyła tego seta punktem Magdalena Szabu i tym samym prowadzenie 25-21, a w całym meczu 1-0. My za chwilę wracamy na drugą odsłonę tego pojedynku. Minicz znakomicie finalizuje teraz Dominika Minicz tego seta. No, pojawiła się na parkiecie za Sabinę Podlasek i tak naprawdę wzięła ciężar zdobywania punktów na swoje barki. Dominika Minicz zrobiła naprawdę dobrą zmianę. W efekcie tarnowianki wygrywają drugą partię 25-23 i prowadzą w całym spotkaniu 2-0, a my za chwilę wrócimy na trzecią odsłonę tego pojedynku. Adrianny Lewandowski. Też nie najlepsze to przyjęcie. Jak zakończy to wszystko Cembrzyńska? Nieskończony atak, ale jeszcze Cembrzyńska oddała piłkę tarnowiankom. Wszystko w górze i zakończony teraz wielkim powodzeniem atak w wykonaniu Magdaleny Pytel. Powodzeniem dla całej drużyny, bo 25-21 wygrywają tarnowianki w trzecim secie i w całym spotkaniu 3-0. Bardzo pewne zwycięstwo gospodyni, choć oczywiście zespół z Poznania naprawdę walczył i ten mecz mógł się podobać. Drużyny wymieniały się prowadzeniem, ale ostatecznie w najważniejszych fragmentach tego spotkania to tarnowianki były górą i zasłużenie wygrywają, dzięki czemu zmienia się sytuacja w tabeli na zapleczu najwyższej na informację, którą Państwo zawsze także chcielibyście usłyszeć, kto został wybrany najlepszą siatkarką tego spotkania, ale myślę, że już większość z nas mogła się tego domyślać w trakcie meczu, że to nikt inny jak Dominika Minicz, która pojawiła się w drugiej partii na parkiecie i naprawdę zrobiła wielką robotę, zostaje wybrana najlepszą siatkarką tego spotkania, otrzymuje tytuł MVP.